Dziewczyny, tylko nie zapominajcie, że dzisiaj mamy próbę do studniówki. Dobrze, Diana. Dziewczyny, a czy to jest normalne, że nasza studniówka będzie w szkole? Nat, a gdzie by miała być? Ja bym chciała na jachcie, albo nie wiem, w szkole jest nudno. Myślałam, że gdzieś pojedziemy, a będzie tutaj w szkole w ciągu dnia? To takie nudne i zwyczajne. Nat, to nie nasza wina, nie pozwolili jej nam zorganizować gdzie indziej, więc musi być w szkole. Nat, módl się, żeby jej nie odwołali. Dziewczyny, a wy z kim idziecie na studniówkę? Lajla, co za głupie pytanie, ja idę ze Smajlikiem. A ja z Browastym. Macie szczęście, dziewczyny, a ja myślałam, że nie będziemy świętować w szkole i chciałam zabrać ze sobą przyjaciela Artema, a teraz nie mam z kim iść. Diana, a może pozwolisz mi iść z Dimą? Nat, przecież znasz moje zdanie na ten temat. Jest jeszcze Kev, Patryk. Diana, tak właściwie z Kevem idę ja. Diana, a nie wiesz, że Patryk spotyka się z Gigi? Nat, nikogo nie interesuje, z kim pójdziesz na studniówkę. Porozmawiajmy lepiej o sukienkach. Zamówiłam taką ładną sukienkę przez internet. Jest taka piękna, ma koraliki i koronkę. O, dziewczyny, to wspaniale, że już zamówiłyście swoje sukienki. Ja jeszcze nie wiem, jaką chcę sukienkę. A ja będę miała szytą na zamówienie. Ale dziewczyny, nie powiem wam jaką, żebyście nie odgapiły. Dziewczyny, a ja nie wiem, jaką sukienkę mam wybrać, ponieważ nie wiem, z kim pójdę. Nat, musisz wybrać sukienkę taką, jak tobie się podoba, a nie dla faceta. Dobra, dziewczyny, pogadamy o tym później. Teraz trening, bo potem mamy jeszcze próbę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O niech to, gdzie te gumy do rzucia? Marusia, pożycz mi telefon, skończyły mi się pieniądze na koncie. Artem, doładuj swoje konto, ciągle zapominasz. Marusia, musimy się dzielić rzeczami, jak jesteśmy ze sobą. Jak to się dzielić? Czym ty się dzielisz ze mną? Jesteście gotowi? Dzisiaj mamy próbę studniówki. Dima, pomóż mi się zmierzyć, muszę zamówić garnitur. No daj, Patryk. Patryk, a po co zamawiasz garnitur? Możesz jakiś kupić. Tak, w sklepach jest mnóstwo garniturów. No niby tak, ale Gigi kazała mi chodzić w różowym. No i pewnie sama założy różową sukienkę. A może właśnie na odwrót? Tak, to będzie wyrazista para. Patrz, jak się przygotowują do studniówki. No, ale nie wiedzą, że nie będą fajni. Najfajniejsze pary będą koszykarzami czy liderkami. A, cześć wam. Cześć, Gigi. Cześć, Patryk. Dobra, nie potrzeba mnie tu. Masz, Gigi. No i co, zmierzyłeś swój rozmiar garnituru? No jasne, zamówię najfajniejszy garnitur. Obserwuję cię. Gigi, a co to za facet w zielonym stroju? Nat, nie patrz na niego, ma dziewczynę. Gigi, chodź, zamówimy dla ciebie różową sukienkę, a dla mnie niebieski garnitur, bo wszyscy się ze mnie śmieją. Patryk, kto się śmieje? Pokaż mi, kto się z ciebie śmieje. Gigi, mówię ci, wszyscy. Ja nie rozumiem, kto się śmieje z mojego Patryka. Kto się śmieje z Patryka, ten zadziera ze mną. Zrozumieliście? Chłopaki noszą różowe garnitury w dzisiejszych czasach. Gigi, a kto jest dziewczyną tego przystojniaka? Mam dość tego, że naśmiewacie się z Patryka, czy liderka nad, nie dostaniesz go. Gigi, a mam założyć różowe buty? Lepiej nie, buty będą niebieskie. Gigi, przedstaw mi tego chłopaka w zielonym kostiumie. Nad, mam cię dość, co z tobą jest nie tak? Nie masz u niego szans. Jeszcze zobaczymy. Cześć, nazywam się Nat, chcę cię poznać. O, Smajlik, ktoś cię tu podrywa. Chętnie cię poznam, ale mam dziewczynę. Tylko popatrz, Kev, Nat niby taka nieśmiała, a podrywa koszykarza. Dima, mówiłem ci, że nie jest taka nieśmiała, zaraz się tobie przedstawi. Ale ja ją znam od zeszłego lata już. Ale jej tu teraz nie ma, więc poznajmy się. Ja jej powiedziałam, żeby tego nie robiła. Ale by było fajnie, jakby czy liderki teraz przyszły. Artem, mam nadzieję, że nie przyjdą, bo inaczej Nat wpadnie w kłopoty. Smajlik, jak dziewczyna cię chce poznać, to się nie wstydź. Hej, jestem Smajlik, a ty Nat? Tak, Nat. Słuchaj, Smajlik, szukam kogoś, z kim pójdę na studniówkę. Może to będziesz ty? No, pójście z dwoma dziewczynami na bal to byłoby fajne. Chyba poproszę Dianę o pozwolenie. Dianie to się chyba nie spodoba. A co Diana ma z tym wspólnego? Chcę iść z tobą, a nie z nią. Czy ty jesteś normalna, Nat? Powiedz mi. Smajlik jest w 11 klasie, to po pierwsze. A po drugie, czy chcesz mieć problemy z cheerleaderkami? Słuchaj, Gigi, mam gdzieś cheerleaderki. Zawsze dostaję to, czego chcę. Ale jesteś fajny, Smajlik. Wszystkie babki cię podrywają. Proste. Nat, zostaw Gigi. Gigi, chodźmy na lekcję. Patryk, nie skończyłam rozmawiać z Nat. Dobra, czekam na was w klasie. Nie zapomnijcie, że po tej lekcji mamy próbę studniówkową. Gigi, co ty zrobiłaś? Zrujnowałaś to, prawie go poznałam. Nat, posłuchaj mnie. Diana kocha Smajlika i w życiu ci go nie odda. Słuchaj, Gigi, nie kłóć się ze mną. Kiedy jest próba? Po tej lekcji. Trzeba było od razu tak mówić. Oj, Nat. Hej, dziewczynki.
Cześć, Browasty! Cześć, Smajlik! A gdzie twój garnitur? Mam go! Próby będą po treningu! A ty, Browasty? Spokojnie, Jana, jest w szatni. Dobrze, Browasty. Musimy dziś bardzo dużo ćwiczyć, żeby się nie wstydzić na studniówce. Smajlik, a ty zamówiłeś garnitur? Po co mam go zamawiać, jak mam ich dość w domu? Smajlik, a ja naprawdę nie wiem, w co się ubrać na studniówkę. Właśnie Diana, przy okazji ta blondynka nad ze mną rozmawiała na parterze. Co? No zaprosiła mnie na studniówkę. Nad, ta blondynka? Czy ona jest szalona? Przecież wszyscy w szkole wiedzą, że się spotykamy. Może nie? Jestem w szoku. Browasty, serio? Nad z ósmej klasy uderzała do Smajlika? No serio, wszyscy byli zszokowani. A niech to, Laila, słyszałaś? Nad uderzała do Smajlika. Słuchaj, Diana, czy tego chcesz, czy nie, to ja pójdę z Dimą. A niech to, a ja muszę iść z Kevem, albo zostanę sama. Nad, tak w sumie to nie obchodzi mnie, z kim pójdziesz na studniówkę, weź kogo chcesz. Smajlik, kiedy zobaczy tą Nad, to ja jej coś tak nagadam. Nie ma po co, mówiłem jej, że mam dziewczynę. No wiem, kochanie. Gigi, czemu nie przebrałaś się na próbę? Patryk, nie martw się, moja sukienka jest już gotowa, ale nie powinieneś jej widzieć przed studniówką. A my nie brałyśmy naszych sukienek. Będziemy ćwiczyć bez sukienek. Marusia, jak to bez sukienek? Chcę, żebyś była elegancko. Musimy się wcielić w rolę. Mnie i Kewa to nie obchodzi, bo nie mamy pary na studniówkę. Tak, my przyjdziemy i będziemy sobie patrzeć, jak ćwiczycie. To normalny niebieski, po co komu różowy garnitur? Patryk, zaraz będziemy tańczyć. Dima, ale będzie zabawa. Kiew, popatrz na tych biednych samotników z samego tyłu. No po co się strym, jak nie mają nikogo do pary? Dobra, posłuchajcie mnie uważnie. Nauczyciele mnie poprosili, żebym dała wam wszystkie instrukcje dotyczące dzisiejszej próby. A ponieważ ta studniówka będzie w szkole, musimy się jak najlepiej bawić. Tak! Hurra! Dobra, spokojnie, zaczynajmy. Pamiętajcie, że każda para powinna ładnie wyjść i poprawnie wykonać walca. Zrozumieliście? Tak! Tak, walcz! Walca, walca! I tak, pierwsza para, Diana i Smajlik. Druga para to Jana i Browiasty. Trzecia para to Gigi, Patryk. Czwarta para to Julia i Art. Piąta para to Marusia i Ort. Laila, to nie jest w porządku. My w sukienkach i bez pary. Dima, czemu one tak na nas patrzą? Kev, nie patrz na nie, bo tutaj podejdą. No co, Nad, idziemy? Tak. Diana, patrz. Nad poszła do Dimy, a Laila do Keva. Jana, kogo to obchodzi? Dobra, zaczynamy od walca. Czemu tu siedzicie, chłopaki? Kev, będziesz moją parą. Laila, nie będę twoją parą. Kev, będziesz. Nie mam garnituru, więc nie będę. Kev, to kupisz sobie garnitur. Ja nie mam pary i ty też nie masz pary, więc idziemy razem. Kurczę, po co tu przyszliśmy? Kev, nie podoba mi się, jak Nad na mnie patrzy. Dima, czemu siedzisz? Wstawaj, to jest próba. Nad, nie mogę, mam kolce w butach, poranię ci stopy. Nie martw się, Dima, poradzę sobie, chodź. Tak, Kev, chodź, jest jeszcze jedna para, Laila. I Kev. I jeszcze jedna para, Nad. I Dima. O, każdy ma teraz parę. Uważaj, nie nadążam za tobą. Twój jeden krok to moje trzy. Gigi, to dla różowego garnituru. Marusia, jesteś piękna nawet bez sukienki. Artem, a w sukience będę jeszcze piękniejsza. Dima, cieszysz się, że jesteś moją parą? Tak właściwie to nie. No, Dima, nie masz wyboru. Kev! Marusia, uważaj na nogi. Kev, nie rozumiesz? Twoja piłka mi przeszkadza. Ja po prostu nie chcę, żebyś dotykała mojego brzucha. Artem, postaraj się. Tańczysz jak dziewczyna i robisz to, co ja robię. Czyli dopiero się uczę. Browasty, to nie jest powolny taniec w klubie. To walc. Musisz się uczyć. Jana, ja nie umiem inaczej. Staraj się bardziej. Smajlik, zobacz, każdy znalazł parę. Czy to nie jest fajne? Będziemy mieli najlepszą studniówkę w historii. No, dokładnie. Słuchaj, ja nie pójdę na studniówkę sama. Potrzebuję pary. I to faceta. Tak w ogóle to lubię tutaj jednego koszykarza. Zaraz pójdę na próbę i od razu powiem, że idzie ze mną na studniówkę. Dobra, papa. Jak? Ćwiczycie, co? Nad? Tak, Nad.
Słuchaj, Diana, Smajlik mi obiecał, że pójdzie na studniówkę ze mną i z tobą. Prawda, Smajlik? Co? Nat, słuchaj, przestań uderzać do mojego chłopaka, Smajlika. Smajlik, obiecałeś jej to? Obiecałem, to były żarty. Diana, ciii. Smajlik, powiedziałeś mi, że idziesz na studniówkę ze mną i Dianą, prawda? Nat, to były żarty. Smajlik, powiedz, że to nieprawda. Diana, spokojnie, w rzeczywistości Nat po prostu podkochuje się w Smajliku, ale powiedziałam jej, że Smajlik ma dziewczynę, a ona wciąż mówi, że osiągnie swój cel. Słuchaj, Gigi, zamknij się, a ty, Diana, posuń się, bo ja już zamówiłam sobie sukienkę. Nat, ja cię ostrzegałam. Nat, jaką niby sukienkę zamówiłaś? Dobra, wychodzimy stąd. Czekaj, Diana, musimy? Smajlik, czekaj tutaj. Chodźmy. No to koniec próby. A niech to. Zostawcie laki. Mam nadzieję, że nasza studniówka się odbędzie. I impreza! No co, Nat, trzymaj się z daleka od Smajlika, zrozumiałaś? A co, przecież to nie twój mąż. Jeszcze nie mąż. Słuchaj, to moje ostatnie ostrzeżenie.